Wiecie, dawno temu pewien prezes zarządu zadzwonił do mnie i powiedział: Gurudev, ocaliłeś moją pracę. Dodał: napisałem paskudny list do mojego szefa i kiedy miałem go podpisać, przypomniało mi się, że powiedziałeś: przed wykonaniem jakiejś ważnej pracy zawsze zrób 15 sekund przerwy. I kiedy to do mnie dotarło, zatrzymałem się na 15 sekund. Przeczytałem list i nie mogłem go podpisać. To był tak paskudny list, że mogłem stracić pracę. Wszelkie błędy przytrafiają się, gdy w pewnej chwili tracisz uważność. Kiedy spieszysz się, jesteś zestresowany, na pewno popełnisz błędy. Pod wpływem emocji zawsze popełniamy błędy. Tak właśnie jest. Zauważ, co robisz, kiedy jesteś zdenerwowany. Łapiesz za słuchawkę z chęcią nawrzeszczenia na kogoś. Chcesz to z siebie wykrzyczeć, prawda? Ale kiedy zrobisz 15-sekundową przerwę, zatrzymasz się na moment. Co się przytrafi? Emocje się wyciszą, a świadomość, uważność wzrośnie. Twoje nastawienie ulegnie zmianie, wokół wszystko się zmieni. Gdy zatrzymujesz się na chwilę, umysł także ustaje. Kiedy wstrzymujesz oddech, umysł się zatrzymuje. Oddychaj. Czy oddychasz? Zatrzymaj oddech. Oddychaj. Zatrzymaj. Zatrzymałeś oddech? Przestań oddychać. Wstrzymaj oddech. Oddychaj. Co się dzieje? Nieskończoność świta w tobie. Pojawia się cisza. Uważność rozkwita.